pamiętam bardzo dobrze jego treść, może nie pamiętam detali, ale pamiętam jego treść, bo była dla mnie bardzo dramatyczna. Ja byłem wcześniej szefem promocji Komitetu Wyborczego Solidarności. Siedziałem w niespodziance i zajmowałem się reklamą tego całego zamieszania, ale w dzień wyborów nie poszedłem na wybory. I proszę mi wierzyć, że nie żałuję tego, kiedy widzę dzisiejszy parlament, choć nie spałem kilka nocy potem, ale szczęśliwie następnego dnia, kiedy się już okazało, jak wyglądają wyniki, kamień mi spadł z serca, ale po prostu ja mam jakąś wadę osobistą, że nie mogę pójść, jeśli mam wątpliwości, a one zostały zasiane. Wolność to jest to, co człowiek czuje. Ja nie sądzę, żeby to była jakaś konieczność drastycznej zmiany na przykład otoczenia czy systemu, czy przepisów prawa, choć oczywiście one mogą uniemożliwić jej rozwój, ale to jest rzecz wewnętrzna. Niektórzy czuli się wolni w krajach tak strasznych, totalitarnych, albo czuli się wolni, jak moja mama mówiła, w obozie na Majdanku, bo znajdowali ją w sobie, choć oczywiście była to krańcowa opresja, więc ja noszę wolność w sobie, czyli innymi słowy moje decyzje to są decyzje, które podejmuję w oparciu o rozmowę z samym sobą, a nie z cenzorem, z politykiem, z jakimś tam człowiekiem, który mi powie, tego ci nie wolno. Po prostu to, co mi wolno, to ja sobie wyznaczam.